Pierwszy krok na drodze pucharowej wykonany. Moje gratulacje. Co dzisiaj zadecydowało, że udało się w tej końcówce szczególnie wygrać? No myślę, że chłodna głowa. Niestety nie był to dobry mecz w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o skuteczność. Myślę, że Trep też sporo rzutów przestrzelił, dlatego taki niski wynik. Aczkolwiek, tak jak mówię, zadecydowała chłodna głowa i na pewno fizyczność w końcówce. Musimy poprawić grę na jutrzejszy mecz. Jeszcze nie wiemy z kim dokładnie, ale wiemy, że to będzie kolejny fizyczny. No, tym się niestety tak wyglądają puchary, że można mieć dzień konia i wygrać z mistrzem, a można mieć, tak jak mówię, ciężki dzień i przegrać w pierwszej kolejce, więc cieszy nas ta pierwsza wygrana, bo to był najważniejszy mecz. Mam nadzieję, że teraz pójdzie z górki w każdym kolejnym. Jeszcze wracając do meczu. Trefl dzisiaj zmieniał obronę ze strefowej na każdy sego. Zaskakiwało was to? Jeszcze nie powiedziałbym, że nas to zaskoczyło, bo wiedzieliśmy, że będą przygotowani. Mieli 5 dni do tego, żeby się tutaj na nas dobrze ustawić, jeżeli chodzi o system. Myślę, że to jest kwestia tego, jak my zafunkcjonujemy. Dzisiaj nie wpadało. Dzisiaj mieliśmy troszeczkę problem ze skutecznością za 2 punkty. Musimy to poprawić. I zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień. Ale panu wpadało. Dzisiaj był pan najskuteczniejszym zawodnikiem. Dużo otwartych pozycji. Nie kryli pana? Myślę, że taki jest system gry Sopotu, tak? Że zaciśniają bardzo pole zamalowane, pole 3 sekund, więc my, chłopacy na obwodzie, mieliśmy więcej otwartych rzutów. Tak jak mówię, mam nadzieję, że jutro będziemy trafiać. To teraz przed nami półfinał. Z kim? Cukier czy Arka? Z kim wolicie grać? Nie wiem. Nie myślimy o tym, z kim wolimy. Kto będzie, to będzie. Tak? Musimy wygrywać każdy kolejny mecz i to nieważne, czy to jest puchar, czy to jest VTB, czy to jest Polska Liga. No. Jeżeli myślimy o tym, żeby w tym sezonie coś powalczyć więcej, no to tak jak mówię, no, do każdego meczu musimy być skoncentrowani na 100% i powalczyć, czy to będzie Toruń, czy Asseco. Myślę, że będzie bardzo fizyczny mecz dzisiaj wieczorem. Czy to, tak jak mówię, no, niezależnie jaka to będzie drużyna, mam nadzieję, że będzie bardziej zmęczona od nas. Bardzo dziękuję za rozmowę, a my ponownie wracamy do naszych komentatorów. Tak, Marcel Ponitka.